W ciągu najbliższych kilku miesięcy zobaczymy rekordowo drogiego dolara. Zresztą w ostatnim tygodniu już był on najdroższy od 15 lat. Płaciliśmy za amerykańską walutę ponad 4,28 zł. A niewykluczone, że nawet będzie to 40-50 groszy więcej. Dlaczego? Dlatego, że amerykańska gospodarka radzi sobie zdecydowanie lepiej niż inne gospodarki krajów rozwiniętych na świecie. Stąd bank centralny amerykański, Rezerwa Federalna będzie prawdopodobnie podnosić szybciej niż wcześniej oczekiwano stopy procentowe, a wyższe stopy procentowe będą zachęcać kapitał z innych krajów, tam gdzie to oprocentowanie jest dużo niższe, żeby inwestować w Stanach Zjednoczonych, no i korzystać z tych różnic na stopach procentowych. To również będzie miało przełożenie dla krajowej naszej waluty, dla polskiego złotego, dlatego że wyższy, wyższe notowania dolara globalnie będą oznaczać, że za amerykańską walutę będziemy więcej płacić, wyrażone, gdy wyrazimy ją w złotym. Niewykluczone, tak jak mówiłem, że będzie to nawet 10% więcej. Zresztą takie ruchy, żeśmy obserwowali w przeszłości, chociażby w pierwszym kwartale 2015, Roku, dolar na rynku globalnym zyskał właśnie 10%. Kiedy możemy spodziewać się takich silnych wzrostów? Wydaje mi się, że w najbliższych tygodniach raczej nie. Natomiast niewykluczone, że będzie to w połowie 2017 roku. W połowie 2017 roku, dlatego że będą najprawdopodobniej w tym okresie krystalizować się nowe plany w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o politykę fiskalną, wyższe wydatki. Między innymi na infrastrukturę, obniżenie podatków w Stanach Zjednoczonych dla przedsiębiorstw, dla najbardziej zamożnych gospodarstw domowych. To powinno zwiększać oczekiwania inflacyjne, i na te oczekiwania inflacyjne będzie prawdopodobnie odpowiadać rezerwa federalna jeszcze wyższymi stopami procentowymi. Więc, ten, więc ta zachęta dla globalnego kapitału, żeby jeszcze w większym stopniu napływać do Stanów Zjednoczonych, będzie większa, i wtedy spodziewam się właśnie kulminacji siła amerykańskiej waluty, zejścia głównej pary walutowej euro-dolara poniżej poziomu 1, czyli więcej będziemy płacić za dolara niż za euro. No i oczywiście to przełoży się na wycenę dolara wyrażoną w złotym 4,60-4,70. To są poziomy, które wydaje mi się, że bez problemu możemy osiągnąć w połowie przyszłego roku.